Granada ja zdaję, Goku Bafangan, ha! Ha, 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 Goku Bafangan, ha! Zanata ja zdaję, Goku Bafangan, ha! Ha, 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 Goku Bafangan, ha! Zanata ja zdaję, Goku Bafangan, a on go bieka w gongu i pasu! Ha! Pani Maria zna się na owocach tropikalnych, a do tego sama je uprawia. Rosną tutaj banany, ananasy, mango, papaja, awokado, palma kokosowa, drzewo chlebowe i wiele innych drzew owocowych. Gwinea jest właściwym krajem do produkcji owoców tropikalnych, jednak tej szansy nie wykorzystuje. Owoce tropikalne wymagają szczególnych warunków do rozwoju. Nie udają się tam, gdzie występują kiedykolwiek i jakiekolwiek przymrozki. Także wszystko jest. Banany, manga, cytryny. I robili ananasy. I awokado, które można eksportować. Tak. I papaje, które są dobre. Tak. Nie tylko. Nieznana w Polsce w ogóle. To jest owoc chyba najbardziej zdrowy, jaki można sobie wyobrazić. Tak. Awokado. Papaje. Z pestek papaji to jest papaweryna na robaki. Tak. Dobra jest, papaja się używa i w kosmetyce, i do jedzenia, i w farmacji. I to walczy przeciwko wrzodom, to jest tak, bardzo wrzodą, dobre lekarstwo na wrzody. Wszystkie krzewy, kwiaty, tak, równuje, tak. Sadzę na nowo trawnik, bo woda. A tutaj widać manga, bo w ogóle w tamtym widać jeszcze manga. To dziewo się nazywa dziewo flamboyant. Tam jest ten duże tam, czerwony. Flamboyant. To jest bardzo typowe dziewo kwiatowe w Gwinei. Na końcu tego reżimu to jest kwiat. Ach, to jest kwiat. Będziemy na plantacjach. Na końcu jest reżim do banan. Odwiedzamy dużą, bo ponad 80-hektarową, wzorowo prowadzoną plantację ananasów z przeznaczeniem na soki. Plantacja jest własnością spółki włoskiej. Uprawa ananasów wymaga wiedzy i doświadczenia. Współczesne, skomplikowane metody chemiczne pozwalają na sterowanie ich biologicznym rozwojem. Uprawia się je w długich rzędach. Ananasy wymagają nawodnienia. Ananas to bylina o długich liściach i piłkowatych obrzeżach, przypominająca krzak agawy. Duży, soczysty owoc umiejscawia się na szczycie krótkiej łodygi wyrastającej z rozety liści. Czasami owoce przyjmują gigantyczne rozmiary, nawet do 10 kg, jednakże w handlu preferuje się owoce jednokilogramowe. Nadzorca demonstruje, jak w prosty sposób sadzi się nowe krzewy. Odcięte rozety liści od szczytów owoców suszą się na ziemi. To nie są odpady, tylko sadzonki. Muszą leżeć w słońcu przynajmniej przez 3 miesiące, aż końcówki się zasuszą. Wtedy sadzonki wysadza się ponownie do gleby. Właśnie skończył się zbiór owoców. Na plantacji zostały te nieliczne, które nie są jeszcze wystarczająco dojrzałe. Nadzorca prezentuje piękne, złociste owoce ananasów, które podarował nam na pożegnanie. Dziękuję bardzo. Profesor. Ja nie mam czaru. Prawie w każdej odwiedzanej przez nas miejscowości w Dubreka, Bofa, Conakry występują zagajniki bananów, które nie robią wrażenia. Z daleka wyglądają jak przypadkowe, zaniedbane i niemalże ruderalne uprawy.
Banan jest byliną. W sezonie sukcesywnie jedne liście wyrastają, a inne usychają. W ciągu roku bylina wydaje aż 70 nowych, olbrzymich liści. Nie oznacza to, że jest ich tak wiele na jednym krzaku. Jedne się rozwijają, a inne usychają. Niezmiernie ciekawy jest kwiatostan banana, który przypomina głowę ptaka. Na plantacji bananów krzaki rosną w rzędach. Chwasty rozwijają się, tworząc zielone poszycie plantacji. Właśnie skończył się zbiór owoców. Na nowe trzeba poczekać. Tylko gdzieniegdzie są jeszcze pojedyncze kiście owoców, które przydadzą się do domowego użytku. Na terenie Uniwersytetu w Konakry rosną bardzo duże drzewa mangowe, oblepione zielono-różowymi owocami, kołyszącymi się z lekka przy podmuchu wiatru na długich, jakby powrózkach. Drzewa te sięgają nawet do 40 metrów wysokości. Mango jest długowieczne, mając nawet 300 lat, wciąż owocuje. Młode liście są pomarańczowo-fioletowe, potem gwałtownie zmieniają się w lśniąco ciemno-czerwone, aby w końcu, jako dojrzałe, zmienić się w ciemno-zielone. Kwiaty są o przyjemnym zapachu konwali. Owoce przybierają różne kolory, żółte, pomarańczowe, czerwone, a nawet zielone, i bardzo słodko pachną. Mango jest wykorzystywane na wiele sposobów, jako owoce świeże, jako dodatek do ryżu w formie soku, a nawet w formie suszonej. Produkuje się także z niego wina. Podwórza w Konakry to oazy spokoju. Przed wejściem do domu blaszane zadeszenie, wsparte na metalowych słupkach. Jest to miejsce do przygotowywania posiłków i na wypoczynek. Jak wszędzie na świecie, koty podwórkowe ustalają między sobą hierarchię ważności. Mały chłopiec ze smakiem wyskrobuje resztki ryżu z większej od siebie misy. Dziewczęta nieustannie zamiatają lastrykowe podłogi. Kobiety zajęte są przygotowywaniem obiadu. Gotowanie odbywa się oczywiście na świeżym powietrzu. Podstawą opału jest węgiel drzewny. Każda gospodyni coś gotuje. Ryż, warzywa, jakiś sos, czasami rybę, a nawet bardzo drogie mięso. Na środku podwórza rośnie drzewo chlebowe, oblepione dużymi, zielono-żółtymi, ciężkimi owocami, które wykorzystują mieszkańcy tego podwórza. Drzewo chlebowe rodzi największe w świecie owoce, ważące podobno nawet do 40 kg. Owoce pokryte są żółtą, kującą skórką. Mieszkańcy zgodnie zużywają owoce w miarę ich potrzeb. Je fais le roué, le ragouillé MC, c'est comme la faraille, faraille. Je t'en décris, ça m'ennuie. Les fruits non crus se divalisent en une critique dans cette putain de quartier. Allez, on peut le dire. Nous sommes les drogués, on s'en fout. Ouais, là, on suit notre chemin.